Cześć, z tej strony Seba. Witam was w kolejnym odcinku warsztatu Seby. Jak widzicie, zmienił się uniform mój na niebieski, gdyż dostałem tutaj informację, że biały nie przystoi do warsztatu, bo biały bardziej do spraw laboratoryjno-testowych. Więc stwierdziłem, że jeżeli będą jakieś sprawy chemiczne, ewentualnie testowe, to będzie na biało, a jeżeli będą jakieś sprawy budowlane, do it yourself, to po prostu będzie na niebiesko. To, no i jak widzicie, tak jak w spontan vlogu powiedziałem, pojawiło się już logo, czyli na tę chwilę już wiem, na czym stoję. To co, lecimy dzisiaj. Okej, okay, to dzisiejszy temat. Kabina wokalna. Parę osób prosiło mnie, żebym zdradził rąbka tajemnicy, a nawet i więcej, jak ja to zrobiłem, że to działa. Tak się składa, że w trakcie tych najbardziej, nazwijmy to, widowiskowych elementów sobie tak z ciekawości GoPro gdzieś tam z boku podczepiłem, także mam nieco materiałów, którymi się z wami w tym odcinku podzielę. Komentarz będzie zleciał z offu, także będę komentował, żebyście wiedzieli mniej więcej, co się pojawia na ekranie. To co, startujemy. Przede wszystkim trzeba było przymocować do ścian kątowniki, aby później na nich przymocować płyty kartonowo-gipsowe. Oczywiście zanim zacząłem przycinać kątowniki, wcześniej miałem rozrysowany plan, rzut z góry, a resztę troszkę improwizowałem, także tutaj widzicie, jak się rozglądam. Najważniejsze, żeby stworzyć obramowanie do ścian, które później należy przymocować do ścian właściwych i do sufitu na odpowiednie wkręty. A tu już macie okazję zobaczyć, jak wyglądają przykręcone płyty kartonowo-gipsowe, dokładnie w miejsca tych obramowań kątowników metalowych. Przykręca się je na śruby blachowkręty, tak zwane. Tak to wygląda z daleka. No, jak już jedna ściana stała, to trzeba było dopasować ścianę ukośną, w której będą się znajdować drzwi. W tym celu zacząłem składać futrynę, żeby ją przyłożyć i tym samym określić, ile potrzeba dociąć kątowników, żeby to ładnie obudować. No tutaj do futryny przykręcam kołki, które będą utrzymywać drzwi, czyli tak zwane zawiasy. Tak po przyłożeniu wygląda futryna. Teraz na podstawie tego, jak była przyłożona, przykładamy kątowniki w taki sposób, aby nadać kąt i później przyłożyć drzwi do tego. Przy przycinaniu kątowników przydają się szczypce do metalu, do cięcia metalu, jak to woli. I tak jak widzicie, to mniej więcej wygląda. Po przyłożeniu futryny trzeba przyłożyć jeden kątownik nad futryną, bo ona będzie do niego przykręcana, a drugi kątownik równolegle na suficie, ponieważ nad futryną też będzie kartonowo-gipsowa ścianka. Zanim wybudujemy górną część kątownika, to jeszcze tutaj przykładamy po drugiej stronie futryny. I tak to potem wygląda, nadbudowując potem już te ścianki przy pomocy karton gipsu. Tak to wygląda od środka jeszcze bez pianki montażowej. W momencie, gdy użyłem pianki montażowej i nadmiar później odciąłem, już wszystko było zaślepione. Można było od środka założyć wełnę mineralną, a później na wełnę mineralną nałożyć kolejną warstwę gąbki. I tak naprawdę to jest cała filozofia.
No i teraz mam dla Was jeszcze jeden bonus. Pamiętacie, jak w pierwszym odcinku warsztatu Seby pokazywałem Wam listwy LED-owe, które zakupiłem sobie właśnie do kabiny wokalnej? Teraz Wam pokażę, jak przy pomocy tak naprawdę lifehackingu, można by powiedzieć, zrobić sobie korytka do ładnego poprowadzenia LED-ów, na przykład w kabinie, żeby to było prosto, bo nie zawsze możecie to przymocować do powierzchni. Czasem trzeba coś fajnego, sztywnego zamontować i dopiero na tym LED-y. I teraz ja wpadłem na taki pomysł, bo akurat miałem cykliniarza i ze starego parkietu zostały mi listwy podłogowe. Takie listwy podłogowe o takim profilu, tutaj widzicie, można to demontować. No, to jest odcięte, tak zostawiłem, żeby Wam pokazać. I teraz cały pic polega na tym, może pokażę w kamerze dolnej, żeby nie było, że maj tam jedną. Tu, o, jest już widoczne, tak. Otóż zdemontowałem jedno z drugim. To wywaliłem w cholerę, bo mi to jest niepotrzebne. Teraz zobaczcie, akurat to się złożyło. To jest sztywne, bo to jest plastik. To jest na tyle fajne, że tu do środka można wkleić taśmę LED-ową. I taśma LED-owa, jako że w poprzednim odcinku nie mówiłem, że tu jest sama z siebie taśma, ma taśmę klejącą, ale te taśmy klejące, prawdę powiedziawszy, zawsze mi puszczały klej, więc słabo trzymały. Ja użyłem kleju na gorąco, przy pomocy którego najpierw pociągnąłem klej od zewnętrznej strony i przykleiłem do powierzchni. Następnie jak to zaschło, ponownie do środka tutaj warstwę kleju na gorąco wprowadziłem i zanim zastygł, ułożyłem listwę LED, dodatkowo ją dociskając. I powiem szczerze, że w tej chwili mija prawie że drugi tydzień i nic nie puszcza. Także wygląda na to, że jest bardzo fajnie to umocowane. A jak to jest umocowane, to zaraz Wam pokażę. Kabina wokalna na tę chwilę wygląda w ten sposób. To, co żeście widzieli, czyli na karton gips została położona tapeta. No może nie najlepiej, bo pierwszy raz w życiu tapetowałem. Tu może lepiej wyszło, więc pokażę. O, tapeta. Drzwi są oczywiście ustawione. I teraz wejdźmy do środka. Uzupełniamy. Otóż gąbki zostały przyklejone przy pomocy specjalnego kleju, który zamówiłem na serwisie aukcyjnym. Gąbki zresztą też zamawiałem na tym serwisie. One są przyklejone bezpośrednio, może pokażę w jednym miejscu, żeby nie było. O, pod spodem znajduje się wełna mineralna, ewentualnie kamienna, już teraz nie pamiętam. W każdym razie jedna z tych i druga z tych bardzo fajnie tłumi. Także jest zrobiona warstwa podwójna, czyli jest wełna, a na wełnie znajduje się gąbka. Dzięki czemu tutaj jak wchodzicie, to żadna wełna się nie pojawia. No i tak wygląda na tę chwilę ta kabina po zbudowaniu. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy LED-ów, już pokazuję, jak wyglądają LED-y. Jako że ściany są pociągnięte gąbką, nie było jako takiej równej powierzchni, to właśnie wykorzystałem w tym celu korytka po listwach podłogowych, o których Wam mówiłem. Tak to się mniej więcej z bliska prezentuje. O, one są przyklejone do gąbki przy pomocy kleju na gorąco. Jak widzicie, o, tutaj jest mechanizm schowany. O, troszkę mi ostrość uciekła. A, wróć, dobra. O, tu znajduje się mechanizm z wprowadzoną diodą odczytu podczerwieni. To co, włączymy może. Podłączyłem. Tak oto prezentuje się w trybie włączonym. Może żeby tak nie szalało, to weźmy pilota. Nie wiem, mi się najbardziej podoba zielony kolor. Wezmę zielony może. O, jest zielony. Teraz zobaczcie. Dzięki temu, że to jest poprowadzone w takich rynienkach, jest to proste, nie jest powyginane w żaden sposób. A jednocześnie nie musiałem kupować żadnych dodatkowych elementów, ponieważ wykorzystałem coś, co i tak poszłoby do śmietnika,
a mogłem część odzyskać właśnie i wykorzystać tutaj w tym celu. Tak to się prezentuje, jeszcze wyłączę światło. O! Tak się prezentuje samo oświetlenie LED-owe bez dodatkowego doświetlenia z góry. No, a pewnie jeszcze się niektórzy z Was mogą spytać, co ta kamera tu robi. Otóż ta kamera jest związana z monitoringiem, gdyż osoba, która tutaj śpiewa, ja ją widzę i od niedawna ta osoba, jak tutaj przyniosę tablet czy jakieś inne ustrojstwo, też mnie widzi. Jest taka interakcja, gdyż ta kabina, jak pokazywałem w jednym z filmików Spontan Vloga, znajduje się w innym pomieszczeniu niż studio. No i tak wygląda kabinka na tę chwilę. Wracamy do warsztatu. No, jesteśmy z powrotem w studio, jak widzicie, lepsze oświetlenie, więc w ogóle lepiej będzie gadać i w ogóle. To co, podsumowując, kabina wokalna, widzieliście jak została zbudowana. Jeżeli chodzi o jej działanie, słyszeliście między innymi, jak pokazywałem Wam oświetlenie. Działa bardzo fajnie. Jeżeli któryś z Was by chciało zrobić na przykład samo wygłuszenie, bo ma pomieszczenie zrobione, to polecam bezpośrednio na ścianę położyć, tak jak w moim przypadku, wełnę mineralną bądź kamienną. One możecie dostać je albo w belach, albo już w takich pociętych, śmiesznych elementach. Nie będę teraz film reklamował. Jak ktoś jest ciekaw, to zapraszam na brief. A w każdym razie, jak już byście potraktowali ścianę wełną, czy przyłożycie jeszcze do tego gąbki, to macie już w tym momencie wygłuszone. To jest moja recepta. Sprawdziłem, działa. LEDy tak samo pokazałem. Jak można. Oczywiście, jeżeli nie macie z odzysku takich elementów, możecie sobie w sklepach, hipermarketach budowlanych kupić dedykowane, ale one troszeczkę potrafią czasem kosztować, więc tutaj pytanie, czy jest sens i czy na przykład nie można jakoś inaczej zakombinować, na przykład jakąś, nie wiem, cienką sklejkę, czy jakąś inną sprawę. Ale to już zostawiam Wam do wyboru. Ja będę ten odcinek kończył. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś komentarze co do materiału, który się zawierał w tym odcinku, zostawcie pod filmikiem. Zapraszam do prenumeraty kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I co? Będę kończył. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam. Cześć.